My tu musimy wyglądać na najebanych, jak 150. A nie jesteśmy. Ja pierdolę, kurwa. No i się zjechałeś na początku od razu pod wrażeniem. To była tylko bitwa, przed nami wojna. Zobaczymy. Witam w familiadzie. Pierwsze koty za płoty, można powiedzieć. To jest Red Bull Rap i Mat quiz i teleturniej, w którym chodzi o to, żeby się fatalnie bawić, jak widać. Dzisiaj z nami Fukaj i Janusz Walczuk. Najważniejsza sprawa jest taka. Mamy 4 quizy, mamy 2 drużyny dwuosobowe, mamy karty z dodatkowymi pytaniami, a punkty wymyślam ja dokładnie tak, jak mi się spodoba. W pierwszej drużynie, moi drodzy, zawodnik. SBM Label, SBM Starter. Na razie jeszcze nie wiecie, która to drużyna. Jego życie zmieniło 3 złote. 20 złotych, bo tam było źle powiedziane na pociągu, nie 3 złote. Nominowany do Hot 60 Challenge. Król FIFA, którego nienawidzą koledzy z wytwórni. Doskonały skład w Ultimate Team, a przegrałem z Fukajem wybrzmi na koniec albo i nie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dobry. Witam. Cześć. Karol Znicz, razem z tobą. Dowiedzieliśmy się poza anteną, że Karol nie ma zielonego pojęcia o rapie. Absolutnie żadnego. Po prostu ma prawo jazdy. On tu jest jeszcze nagrałem dźwięk taki właśnie, to jest moja zasługa. Dawaj ty. Może nie, no ja bym chyba nie szedł w tę stronę. Kogo? Tak przeciągnij bardziej. Nie, no właśnie szybkie to nie. Mówisz. Kogo? Ale to, o! Kogo? O, no, tak, tutaj. Przeciwnikiem Fukaja, zawodnik SBM Label z SBM Starter, Janusz Walczuk. Człowiek, który singlem Janusz Walczuk z płyty Janusz Walczuk, produkowanym przez Janusza Walczuka, objawił się wszystkim jako nowy idol. Dzień dobry. Witaj serdecznie. Witaj, Jarku. Kogo nam przywiozłeś, powiedz, i kim jest Krzany? Słuchajcie, przywiozłem wam młodego 24-letniego człowieka, który jest warszawskim przedsiębiorcą. Posiada mieszkanie o wartości 500 tysięcy złotych. To 12 metrów. Dokładnie. Jednoosobowa działalność gospodarcza, działa w branży tekstylnej i jest również wielkim fanem rapu. Krzanek B24. To może być... Dzień dobry. Wiedza o rapie może być przewagą. Musimy wam wybrać nazwy drużyn i pomożemy wam z tym. Fukaj, w jakiej miejscowości zagrałeś swój pierwszy rapowy koncert? Trzeci. A jaka jest twoja ulubiona potrawa? Bar rap. Co jest? Bar rap. Szczecinianie będą wiedzieć. Bar rap. Szczeciński bar rap to jest nazwa waszej drużyny. Yes! Janusz, gdzie zagrałeś pierwszy koncert? Idealnie. Pierwszy koncert zagrałem w klubie Coco de Oro na Żoliborzu. Coco, świetna nazwa. Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Pesto. Coco Pesto to jest nazwa drużyny Janusza Walczuka. Ciao ragazzi, miamo Coco Pesto. Ciao a tutti. Va bene, to jest Red Bull Rap i Mat. Ja nazywam się Arkadiusz, bywam również rasem. Powiem wam, że stawka jest wysoka. W tym programie nie ma nagród, ponieważ raperzy mają wszystko. Są za to kary, ponieważ to raperzy miewają rzadko. Kara jest następująca. Ten, kto przegra, wybiera z DM-ów dowolnego fana na Instagramie i w wiadomości głosowej wysyła mu właściwie elaborat na temat tego, dlaczego muzyka jego przeciwnika jest lepsza niż jego własna. Chciałem wam teraz zademonstrować dźwięki, jakie w przyciskach mają nasze drużyny, ale zostały zaprezentowane 29 razy. Wracamy do was po przerwie, teraz jest czas, żeby zrobić kanapkę z wegańskim smalcem albo wierzyć jak falafel. Zapraszam. Kariera Fukaja to przykład, jak internet w dzisiejszych czasach może zmienić życie. O młodym raperze zaczęło być głośno dzięki streamowi Maty. I Fukaj wpłacił donate w wysokości 20 zeta z prośbą o przesłuchanie jego kawałka pod tytułem Owoce. I chwilkę później ówczesny 17-latek został nominowany do Hot 16 Challenge przez samego Que Bonafide. Po kilku miesiącach trafił ostatecznie do wytwórni SBM Label, w którym każdy, ale to każdy przegrywa z nim w FIFA. Da się? Da się. Ten quiz nazywa się Fakty Autentyczne. Myślicie sobie, jak to, kurwa,
fakty autentyczne. Dokładnie tak, to częsty błąd i pomyłka, dlatego będziemy szli dokładnie z taką myślą. To jest test wiedzy o was samych. Sprawdziliśmy, co wyskakuje w Google po wpisaniu waszych ksywek. Wy będziecie musieli zgadnąć, czy hasło, które wam przeczytam, jest prawdziwe, czyli czy ludzie wpisywali je po prostu w wyszukiwarkę. Za każdą poprawną odpowiedź dostajecie 3 punkty. Zaczniemy od drużyny Janusza. Jak ma na imię Janusz Walczuk? Tak, prawda. Wpisują. 3 punkty dla drużyny Coco Pesto. Czy sady żoliborskie faktycznie pachną topkiem, jak nawija Janusz? Fałsz. Kolejne 3 punkty dla Coco Pesto. 3. Czy Janusz Walczuk to Yahoo? Prawda. Kolejne 3 punkty dla Coco Pesto. Czy klauzula Walczuka naprawdę istnieje? Prawda. 3 punkty dla Coco Pesto. Janusz Walczuk, skąd pochodzi? Fałsz. To jest prawda, nie przypisujemy prawda. Punktów. Janusz Walczuk, udziały w dzielnicy Żoliborz. Fałsz. 3 punkty. Janusz Walczuk, czy z dealerki można wyżyć? Prawda. No znaczy mówisz, czy można wyżyć z dealerki, czy można wyżyć, prawda? Niech będzie, że wpisują, prawda. To jest fałsz. 15 punktów pozostaje na waszym koncie. No, śmieszne. 8. Janusz Walczuk przegrał beef z Patrykiem Kanapką. Tak. Oczywiście, że wpisują. Tylko dodatkowe 3 punkty. Coco Pesto, idzie jak burza. 9. Janusz Walczuk na nowej płycie nie ma nic o Żoliborzu, jointach i piłkarzach. No, tak. Prawda. To prawda również. 21. Janusz Walczuk, prestiżowa fryzura. Fałsz. Rzeczywiście to jest fałsz. Brawa dla Janusza za wiedzę o nim samym. 24 punkty dla Coco Pesto, dobrze mówię? Czy 21 zostaje? To wszystko dobrze. 21 jednak w Coco Pesto. Szczeciński bar rap z dźwiękiem kota. Teraz nie musisz wiedzieć nic o rapie, wystarczy, że znasz przyjaciela. To też prawo jazdy. Oj, to też i mam prawo jazdy. Fukaj, co to jest? Fałsz. Nie, wpisuję co. Ja pierdolę, kurwa. Będziesz zjebałeś na początku od razu. Dobra, dobry start dla ciebie. Na dobry początek. Po złoto. Dwójka. Fukaj, czym pachnie? Prawda. Prawda, 3 punkty. Szczeciński bar rap wraca do gry. No, no. 3. Fukaj porobiony Władem zdjęcia. Nie, chwila, stop. A możemy sprawdzić w internecie? No, nie. Pewnie gadajcie, nie ma zasięgu. Prawda. On po prostu prowadzi samochód, więc nie ma punktów. Nie wpisują tego ludzie w internet. Uwaga, 4. Fukaj, ile kosztował donate do maty? No, chcę powiedzieć, że prawda. Prawda, 6 punktów już macie na koncie. Fukaj, kompilacja przegranych Hotel Mafia. Prawda. Oczywiście. Wiem, podekscytowany poczułem, że wpisywał. Fukaj pyta raperów o faję. Prawda, znam ten filmik, całkiem zabawny. Gratulujemy twórcy. Dobrze. Gonią. 7. Fukaj, zakłada mi mata. Prawda. On sam po prostu wpisuje w Google. Tak, dokładnie. No. Fukaj pyta raperów o owoce. Fałsz. To znowu poprawna odpowiedź. Fukaj nie umie się zaciągać. O kurwa, tu zabił. Nie widziałem tego filmiku, ale kurwa, brzmi jakby mógł być. Brzmi jakby mógł być. Fałsz. 21 punktów na waszym koncie. Ostatni na wygraną rundę. Fukaj przegrał z BDS-em. Prawda? 24 punkty wędrują do szczecińskiego barrabu. No jak się z tym czujecie? Ale to jeszcze nie koniec. Jestem pod wrażeniem. To była tylko bitwa, przed nami wojna. Zobaczymy. Pamiętajcie, żeby kliknąć w komentarz, zostawić subik i dać łapkę w górę, bo tych w dół nie widać. Wracamy do was z następną rundą. Hej! Jeśli wy również rapujecie tak jak nasi zawodnicy, to na pewno zastanawialiście się kiedyś nad tytułem swojego pierwszego albumu. Dobry pomysł na nazwę to nie jest takie proste zadanie, moi drodzy. Nie macie jednak powodów do zmartwień, bo bohater naszego odcinka uznał, że nie będzie kombinował. Rok temu Janusz Walczuk zapowiedział swój debiutancki album Janusz Walczuk, singlem Janusz Walczuk. Aby jeszcze bardziej zobrazować wam magię prostoty w tytułach kawałków, w marcowej rywalizacji konkurował z nim Olsza Kumpel, który wydał album Kumpel, promując go singlem Kumpel. Witamy z powrotem w Red Bull Rap i Mat. Ten konkurs, ten quiz, to konkurs na kreatywność. Ja podaję pseudonim rapera, a panowie muszą przypisać i uzasadnić postać fikcyjną, superbohatera, bohatera książki, bohatera filmu,
albo gry, wtedy ja już będę wiedział dużo mniej i trochę od mojego uznania będzie zależeć liczba punktów, jakie przyznamy za te odpowiedzi. Moi drodzy, to jest fantasy rap. Uwaga, czytam pierwszą ksywę. 3, 2, 1, Kizo. No kurwa macie. Drużyna Janusza odpowiada, no, kim jest Kizo? Kizo wydaje mi się, że jest Kubusiem Puchatkiem, ponieważ jest misiem, a także goni za miodem. Miód to w tym wypadku metafora pieniędzy i sukcesu. 5 punktów do drużyny Coco Pesto, zdecydowanie. Uwaga, czytam drugą ksywę, przygotujcie wasze kreatywne głowy. Rogal DDL. Koty szczecińskie z Barrabu. Co o tym myślisz? Nie, no to powiedz jakąś postać, no. Nie wiem, kto to jest Rogal. Nie wiedziałem, kurwa, że tak będzie. Moi drodzy, to nie, nie, to ja szybko, to ja ten, Rogal DDDL to będzie... No świetnie! Moi drodzy, 5 punktów wędruje do Coco Pesto za zawracanie dupy. 31 do 24. Mówiłem, żeby nie klikać. Ale... Mezo. Uuu, ja już walczę. Kapitan drużyny Galactic Football w pierwszych sezonach. Kapitan drużyny Galactic Football w pierwszych sezonach. Idzie do pytania, idzie do wozu. Do myślę, że na nas niestety bezlitosny wóz oddaje pytanie do szczecińskiego Barrabu. No jej, 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 jej. Mama kangurka. A czemu? Mezo to mama kangurka. 5 punktów wygrywa szczecińskiego Barrabu. Uwaga. Czytam ksywę Belmondo. Belmondo to mi się kojarzy z królikiem z Kubusia Puchatka. No już zostaw tego Kubusia Puchatka. Kurwa z tym bo ten królik był taki generalnie oczyta. Tak, chwila, halo, Kojarzy ci się Belmondo. No kurwa. Ale ci zablokował na jednej bajce, co nie? Główną postacią, czyli Mojżeszem z księcia Egiptu. Był kiedyś księciem, ale wygnali go. Zdecydowanie 5 punktów dla Janusza od wozu. Był kiedyś księciem, wygnali go, a potem miał wyznawców. Poza tym, że to pierwsze, co mi do głowy przyszło, to jeszcze to, że królik był taki oczytany, a Belmondo bardzo często posługuje się takim językiem za takim sophisticated. Okej, okay. Broni nas. Przepraszam, chociaż ale punkty, dostaliśmy okradzeni, powinno być podzielone na 2,5. Emancypowany język Belmondo zapewnił 3 punkty dodatkowo dla szczecińskiego Barrabu. Mimo wszystko. Fokus. Kojarzy mi się z rekinem, z rybki sarajny. Fokus rekin z rybek sarajny. Ja mam lepsze. Tylko ten brat, co zginął. Ja mam lepsze. Tylko nie wóz prosi o odpowiedź. Ja a teraz naprawdę mam dobre też Kubusia Puchatka. On był osioł, ten Kubusia Puchatka. Chwila, dajcie mi dokończyć. No. Bo osioł miał bardzo głęboki głos, a Fokus też ma głęboki głos. Kłapouchy? Kłapouchy. 5 punktów dla Janusza od wozu. Kto tam siedzi, że cię tak nie lubią? To jest barwna postać. Dicho. Kogo? Moim zdaniem Dicho będzie małpą z Księgi Dżungli. Bardzo dokładnie, tak. Tak jak powiedział, nie trzeba wyjaśniać. Dicho orangutan jako małpa z Księgi Dżungli to rozumie się samo przez się. 5 punktów dla Coco Pesto. Moi drodzy, mamy 51 do 42 po dwóch rundach, to jest Red Bull, Rap i Mat i wracamy do was, jak tylko zrobicie sobie kanapeczki. Fukaj zadebiutował albumem Chaos, który powstał we współpracy z Kubim producentem. Na płycie pojawiło się 14 utworów, jednak selekcja bitów była delikatnie mówiąc ciężka. Kubi wyprodukował ponad 200 podkładów, gdyż jak wspomina sam Fukaj, chciał wycisnąć wszystko, co najlepsze z jego talentu, dlatego był trochę wybredny, fig do Boże. Konkurencja trzecia, przedostatnia, 52 do 42 dla Coco Pesto w rywalizacji ze szczecińskim Barrabem. Konkurencja numer 3 nazywa się Rap na bani. Polega to na tym, że oczywiście przyklejamy karteczkę z ksywą rapera do czoła jednego z zawodników w drużynie. Drugi z zawodników może wypowiedzieć 3 słowa, nie mówiąc tej ksywy oczywiście, które stanowią podpowiedź do tego, co widnieje na czole, po czym należy niezwłocznie odgadnąć postać, którą się w tym momencie jest. Jedna poprawna odpowiedź to 6 punktów. Działa? Trzyma się. Pokaż się do kamery. 3, 2, 1, czas start. 3 słowa od Janusza. Pić, Szanek jeść, zgaduje. Spać. Dobra. Taco na fide.
Sześć punktów do Coco Pesto za taką na fide. Bardzo. Mówisz trzy słowa, pokaż się do tego. Ty mówisz trzy słowa, Fukaj zgaduje. Streamer, patologiczny. Multi. Nie, no czekaj, do patologiczny. Patologiczny i Paryż. Co kurwa? Streamer, patologiczny, Paryż. To są trzy słowa, na to, które kurwa, właśnie... Ja, nie, to nie jest taki streamer raper. Paryż Platyn. Dobra, yes. Bo mnie raper zmylił. Ja ty kurwa raper polski w Paryżu nagrywał. Do szczecińskiego Barrabu. Bo jak kieszonka, czy pozostawiamy i Krzanek ja ma to na czole, czy ty trzymasz? Teraz ja. Dobra, dawaj. Oczy zamknięte, mam. Dawaj, ziomek. To już dwa słowa? Zajaramy. Co? Kurwa, co jest? No dyskwalifikacja! Gandzia Mafia to nie był Dudek. Ale dawaj, ziomek, zajaramy. Kurwa, to jest, no kurwa, Krzysztof. Pomyliło mi się, kurwa, pomyliło mi się. Nie wypadasz tak źle. Słuchajcie. Mój ziomek to było. Inaczej. Boże. Odpowiedź była prawidłowa, jeżeli weźmiemy pod uwagę odpowiedzi. Natomiast podpowiedzi się podpowiedzi się trochę rozjechały z hasłem na czole. Jezu. Dobra, ja też ziomek. U nas będzie bez zmian. Dobra. No, ja nie mogę. Go. Trzy słowa. Soczewki. Reto. O. Boooo! Dwa bonusowe punkty dla szczecińskiego Barrabu. Mamy tam 56. Musimy wyglądać na najebanych jak 150. A nie jesteśmy. Faust i... Gips? Ładny. Okay, Gips to była prawidłowa odpowiedź, moi drodzy. Kolejne 6 punktów w Coco Pesto. Łeb w łeb idą te konie. Dużo niepokojących sygnałów od was płynie dziś. Uwaga. Pokaż się do kamery. Mamy to. Trzy słowa. Intercontinental, Bayers. No i tak, który? To może jeszcze jedno słowo. No, czy to słowo było jeszcze? No, come on. Białas. To był prosty trik, uwaga, to był prosty trik. Nie mogę się i zadziałał 63 do 62. Można się wyjebać. Fit, Santino, Charimary. O kurwa, w życiu bym nie wiedział o tym. No tak samo. Nie ma, ludowe. Jeden był tylko. Możesz jeszcze dwa słowa dorzucić, wtedy dostaniecie dwa punkty. O, okej. Okay. Kolega o tym, co Znicz mówił. Cztery słowa powiedział. No dziś... Chwila, pięć słów powiedział. Jaka 63 do 62, no, dostajemy z takim wynikiem. No, zerknij sobie. Co miałem powiedzieć, no? No kurwa, na przykład Mademoiselle, kurwa. Nie znam. Ja też bym to nie słucham, no. Hasło no miało blacha 2-1-1-5. To jest swój wielki moment. Janusz chciał Mademoiselle. It's your time to shine. Ale wiecie, trzeba być mocno zapoznanym z repertuarem również, żeby precyzyjnie podpowiadać. No co oprócz tego? Nie wypadku? Zawsze tak jest. O ja za kominę zrobię. Kabel? Dawaj jeszcze, bo już mam pomysł. Chyba nie jest. To nie, to teraz już chyba nie mam, bo... O kurwa. Jeszcze dwa słowa? Jeszcze dwa słowa. O to pierwsze kurwa. To gdzieś mnie prowadzi, ale... Gdzie cię prowadzi kabel? Coś czuję, że w totalnie złą stronę. Dawaj. No, musisz wrzucić te trzy słowa, bo czas się skończył. Dawaj. Liczę do trzech. Kabel, yes. Kabel. Kabel. Tak! Jezu! Zajebiście. Kabel to była prawidłowa odpowiedź. Podpowiedź kabel zadziałała. Udało się. Moi drodzy, będziecie mieli teraz postać bardzo luźno, można powiedzieć, związaną ze sceną rapową. Rzekłbym okazyjnie. Więc jeżeli odgadniecie po trzech odpowiedziach, to dorzucę wam trzy punkty dodatkowo na własną odpowiedzialność. Fokus miał fita. Doda. Bardzo ładnie. Obiecane 6 plus 3 bonusu ląduje w Coco Pesto, że tak, możecie mieć problem, ale niekoniecznie. Więc wam też dorzucę 3 bonusowe, jeżeli uda wam się zgadnąć, żebyśmy mieli jakąkolwiek sprawiedliwość w tym programie. Belmondo, Mobamba, Belmondo po prostu. Chwila, czekaj, weź te trzy. Rymem zagrałem. Belmondo, Mobamba, dorzuć jeszcze jedno. Mobbing. To się kurwa nie rymuje. O kurwa, nie. Kurwa, gdzie masz coś? Nie, ty. Wow. Belmondo. Kurwa, Bamba. I mobbing. Mobbing. Wow. 3 sekundy. Nie wiem. Raz. Belmondo. Bardzo Bamba. Dwa. Twoja stara, nie wiem.
Słuchajcie. Mobbing. Mobbing. 72 do 68. Sprawdzam drużynę szczecińskiego Barrabu. Co przyniesie wam karta? Wiesz, o co chodzi? Jeżeli wymienicie państwa, które pojawiły się na albumie Egzotyka Que Bona Fide, dostaniecie 3 punkty za każdą z odpowiedzi. Nie przeciągajcie czasu. Dobra, Meksyk, Stany, Polska, Francja, Maroko, czy nie, to coś z Afryki było. Nie Maroko. Japonia? Indie, na pewno, Indie. Wóz liczy pieczołowicie, nie martw się. Nie wiem, co to znaczy nawet. Jestem w stanie uwierzyć. No. 3. 2. Brazylia, powiedziałem? Madagaskar, Maroko, Syria, Afganistan, Jezu. Koniec! To wszystkie państwa, jak pukaj był w stanie wymienić. Po prostu. Ale nie było żadnego w Afryce. Moi drodzy, pytam było, mojego cudownego wozu transmisyjnego. Naliczyliśmy ile? 6 razy 3 to 18. Szczeciński Barrab, 18 punktów po tej rundzie dodatkowo. A to Maroko trafiłem, czy nie? Maroka nie trafiłeś, ale trafiłeś ale sporo innych. Ale było, przecież nawet oni mówią, że było. No nie, no. Na pewno Maroko na pewno było. Okay, to z Dimzem było, ta arabska. Moi drodzy, ja to wiecie, mówię co myślę, a weryfikacja jest tam. Karta, wiesz, o co chodzi. Mój drogi, możesz się odkuć. Musisz mieć 7 poprawnych odpowiedzi na remis. Każda poprawna odpowiedź to 2 punkty. Wymień uczestników SBM Starter w dowolnej edycji. SB Starter też? Również. Y2115. Jan Rapowanie, Mata, Płochu, Luigi, Yahoo, Szczyl, Fukaj. Niestety. Kara. Tak, to miał punkt. Nie. Retro. Moliego już wymieniłem. Nie. Moli. Brzuska. Kinizimer. 1. Bambi. 0. 20 punktów dla drużyny Coco Pesto. Jeżeli źle policzyłem, możecie wylać pomyje na mnie w komentarzach. Pamiętajcie, że każdy komentarz jest na wagę złota. 20 punktów dla Coco Pesto. Uwaga, mam też podpowiedź, że dodatkowe 3 punkty mogę przyznać za to Maroko, na którym wóz się pomylił. Więc mamy 95 Coco Pesto, 86 szczeciński Barrab. Wracamy do was zaraz po reklamach krótszych niż w Polsacie. Tak, utrzymujemy po prostu na tym dystansie 9 minut. Miejmy nadzieję. I powoli, jedna runda została. Musimy po prostu zrobić swoje i tyle. Dobra, chłopaki, chyba przegrywacie. Ale to tutaj liczy się dobra zabawa. Wygraliśmy, że tu jesteśmy. Trzeba się dać pobawić, na ile można wygrywać, Kuba. Po drugie, też chcemy dać im wygrać, po prostu. To wszystko o to się rozchodzi. Dlatego powiedzieliśmy Kubusia Puchatka 15 razy w jednej rundzie. Tak. Tylko dlatego. Tylko dlatego, w ogóle nie chodzi o to, że nic nie ogarniamy. Walczuk Janusz oprócz swojej pasji do muzyki ma również nietypowe hobby, o którym opowiedział nam jego przyjaciel. Otóż podczas każdego zagranicznego wyjazdu Janusz testuje nachosy. Wniosek jest taki, że jeśli spotkacie za granicą rodaka z nachosami, to jest spora szansa, że będzie nim nikt inny niż Janusz Walczuk. To jest czwarty quiz w Red Bull Rap i Mat. Ten quiz nazywa się Literapy. Polega na tym, że ja podaję ksywę rapera. Ta drużyna, która jako pierwsza naciśnie wasz ulubiony buzzer, odpowiada pierwsza i podaje ksywę rapera lub nazwę grupy rapowej, niekoniecznie z Polski, można się ratować, która zaczyna się na ostatnią literę poprzedniej ksywy. Potem piłeczkę odbija drużyna kolejna i liczymy na taki szybki ping-pong między wami. Mam nadzieję, że rozumiecie zasady. Drużyna, która pierwsza się potknie, przegrywa, a zwycięzcy dostają liczbę punktów, którą wymyślę w momencie tej wygranej. Dobra, teraz się trzeba naprawdę skupić. Uwaga, czytam ksywę pierwszego rapera, ręce przy przyciskach. Jest to PZ. Tupak. Na C. Chris Brown. Nipsey Hussle. Easy E. Na co, na E? Ta. Eminem. Mata. A Bradup? BDS. Solar. Rower przez H. Rick Ross. Albo Rick Ross. Skuta Boba. Oxon. Mówił, że nic nie wie. N. Mówił, że nic nie wie. Szybko, myśl. Nypel. Latca. Latca. Z Włoch.
awangardowa postać. Ale nie, trzy! Aj, chuj. Koniec czasu, 5 punktów dla Coco Pesto, równa stuwa. Tak jest. Uwaga, runda druga. Przegrać. Pamiętajcie, czytam ksywę, naciskacie buzzer, kto pierwszy, ten lepszy. Żabson. To co my? Dlaczego? Na N. Nypel. Lewy berde. Lewy berde. Na D. Na D. Jak dresy Bordo. Dresy Bordo. No Onar. Onar. Wujek. R. Raz. Raz na sy. Sarius. Na sy. Szakur. Tupak. Szakur. Zaraz wjedziemy w nazwiska raperu. Na R. Pierwsze co mi przyszło do głowy. Rasta Maniek. Rasta Maniek na K. Kali. Mamy. Iggy. Kurwa. Iggy, bo... Ale on jest jak Iggy. Iggy Azalia, kurwa. O, no i masz. Azalia się na A kończy, nie? Adinowa. Koneser. Koneser. R. Reto, o dobrze. Oxon. Ozzy Osbourne. Oxon na N. Ozzy Osbourne. Na N, Oxon mamy, N. N. No nie, no znowu to N. Jebane. Jezu, poczekaj, poczekaj. 3 sekundy. Nypel, nie było jeszcze w tej. Było. Druga. Nipsey Hussle, Nipsey Hussle, Nipsey Hussle. Nie było w tej ludzie. Nipsey Hussle. Eminem. Kurwa, było też. Na E. Malik Montana. Avi. AZ. Avi na I. Avi. Może wiesz. Kyle Irving, nie. Moi drodzy, Coco Pesto, 105 Dolera. Punktów, 86, szczeciński bar rap. Tak jest. Nie uwierzycie, w tej rundzie do zdobycia 19 punktów. Dobrze mówię? Nie, dobrze mówię. Tak, 19 punktów w tej rundzie do zdobycia. Ostatnia runda, pierwsza ksywka to Żaluzja Solonez. Kogo? Na Z. Zenek Martyniuk. To nie rap. Zenek Martyniuk, na K. A to możemy tak cokolwiek? No nie, no. Na K. Krychowiak. Może by tak. Jedziemy, K. Kacper HTA. Kacper HTA, wracamy do raperów. A. Dobra. Avi. Avi. Nie był Avi'ego, był Adi, a nie Avi. Intrus. Intrus Z. Kurwa, ale trafił. Z boku. U. Z boku. Uki Grajda. Uki Grajda. H. Z Anglii. H. Czyli na H, Hinol polska wersja. Hinol polska wersja. Znowu na A. L, dawaj. Na L, dobra. Zostawiamy Hinola. Lanek. Był, to nie może był. Być. 3, 2, 1. Zwycięzcami dzisiejszego odcinka jest drużyna Coco Pesto. 124 punkty, dobrze mówię, bo 19 było do zgarnięcia w tej rundzie. 124 punkty Coco Pesto. 86 szczeciński bar rap. Moi drodzy, pamiętajcie, że teraz przegrana ekipa musi wyłapać w DM-ach jakiegoś albo jakąś fankę i wysłać do niej wiadomość głosową albo do niego, że rap ich przeciwników jest dużo lepszy, dodatkowo uzasadnić tę sytuację. Liryka, flow. Zaraz wam pokażemy, co tam liryka, się wydarzy. Liryka, flow i bity. No, pamiętajcie, żeby zostawiać łapki w górę, komentarze i subskrypcje na tym kanale. Tak z bomby? Tak, tak, tak z bomby. Cześć. Błagam, niech taka będzie. Dawaj. Tak wyglądał mój pierwszy telefon do dziewczyny ever. Cześć, ja chciałem tylko powiedzieć, że Janusz Walczuk jest lepszym raperem ode mnie z bardzo wielu powodów, z bardzo wielu, prawda, względów, które ciężko mi wymyślić, ale wymyślę. Na przykład ma lepsze flow, prawda, ma lepsze, prawda, teksty. Ja nigdy na Żoliborzu nie mieszkałem, nigdy. W piłkę też średnio, ja to bardziej koszykówkę. I generalnie tak lepszy chłopak jest, nie? Poszło! Poszło! Tak jest! Może być? Gratulujemy! Dobre. Brawo do tutaja, to wymagało dużej odwagi. Dobra, dzięki jeszcze za egzekucję. Proszę. Odczytamy! Tak jest! Jak mnie zacznie bronić, to będzie śmieszne, kurwa. Jezu! Jezu. Co ty gadasz? Jezu, odpisała. Ale to słuchajcie, chyba o Januszu jest po prostu, że Jezu. To jest... Fajnie, fajnie. No, odpisała fajnie, słyszysz? Niech to się dzieje z tyłu. To był program Red Bull Rap i Mat. Wygrała drużyna Coco Pesto, dowodzona przez Janusza Walczuka. Czekajcie na kolejne odcinki, zostawcie nam łapkę w górę. Przypominam po raz setny, że tych w dół i tak nie widać. Wasza frustracja jest w kosmos. Zachęcamy do subskrybowania i do usłyszenia. Dziękujemy. Machamy jak w familiadzie. Hej!